Na samym początku chcę Wam życzyć wesołego spędzenia tego szczególnego czasu z najbliższymi, zdrowia i czego dobrego sobie zażyczycia. Ale dzisiaj nie o samych świętach, bo o tym się filmów nie nagrywa, ale o technologii. A dokładnie o tej, którą przyniósł Święty Mikołaj. Mowa tu o prezentach i muszę Wam powiedzieć, że ten film nie będzie krótki. I tak, prezenty, które dostałem pod choinkę, będę odpakowywał i ogólnie unboxing robił. A jeżeli na recenzję mogę zrobić, jeżeli byście ewentualnie chcieli, także wpiszcie w komentarzach. Od czego zacząć? Dobra, może być to... No, ogólnie prezenty są już odpakowane z papieru, ale powstrzymałem pudełek od rozwalenia pudełek, odpakowując to wszystko. Bo część jest prezentem wspólnym oczywiście. Więc tak, myszka gamingowa, a jakże... Basilisk od Razera. Myszka gamingowa do gier FPS, w takie właśnie gram. I tak na początek mamy w opakowaniu list od Razera, instrukcję, kabel, a za nimi sama myszka. Obok jeszcze jest dwie akcesoria, które nie jestem pewien do czego są. Jest zdecydowanie większa od mojej poprzedniej. Ma oczywiście dwa przyciski boczne, dwa do zmiany DPI i jeszcze jeden, o którym zaraz powiem. Spokojnie, jest RGB na scrollu i na logo Razera. Z boku jest podwórka kciuka i warstwy z jakiejś gumy, także z drugiej strony. Może nie będzie się ręka zaślizgiwać. Ogólnie myszka wygląda agresywnie i gamingowo, jak przystało. Następny prezent jest także od Razera. Matku, czuję się jak Razer fan, bo jeszcze brakuje tapety i podkładki pod myszkę Razera. Czy to są słuchawki nowe Kraken 7.1 V2 od Razera? One są w takiej wersji oval, czyli to nie są już te Krakeny takie kółko na te przyciskające uszy, tylko ja wybrałem taką wersję, poprosiłem Mikołaja o... bo takie zawsze miałem. Gdzie to się otwiera? Chyba tu. Nie. O, tutaj. Potrzebne nożyczki. Ich nie mam. Ja tu zabieram do unboxingu bez noża. No. Także już odpakowuję. Okej. Okay. Ładnie bardzo zapakowane. Jest pianka, są słuchawki. I wiecie co? Ja bym chciał to zrobić fajnie z ujęciami, ale tylko niestety myszkę mogłem zrobić tak. Bo resztę... Ja jeszcze nie mam czasu na to, nie mam. To jest kabel. Te słuchawki są na USB, także very nice. Nie wiem, czy powinienem już je wyjąć, czy... Ale wyjmę. Czy tutaj jeszcze coś? Dobra. Same słuchawki, zaraz je założymy, przetestujemy. Może nie na nożu. I nie położę. Czy coś jeszcze jest w opakowaniu? Na pewno jest instrukcja. O, tutaj. Od Razera, jak to zwykle. Dobra, instrukcję nikt nie czyta, a jak czyta, to dobrze dla niego, ale ja nie czytam. No i w sumie więcej tu nie powinno być, bo to są słuchawki, do słuchawek dużo nie potrzeba. Jest tak, nie ma tego pałąka takiego, co sam się dostosowuje, także tutaj mam tak samo jak w moich poprzednich. To tutaj to przynajmniej lepiej działa. Nie wiem, na razie dam sobie na maksa. Okej, za dużo. Nie wiem, dziwnie będzie się do tego przyzwyczaić, bo strasznie takie plastik słyszę, ale też nie wiem czemu, no, zobaczymy. Tak jakby, no, echo od plastiku, tak dziwne to jest strasznie. I nie mogę też dostosować jakoś dobrze tego, bo 2 na 4 jest dobrze. Chyba leżą dobrze, nie? Trochę jakby takie mocne to ten, w tą stronę, ale takie nawet widziałem jeszcze bardziej bez w ogóle tego w sporcie. No. Bo muszę wam powiedzieć, czekajcie, jeszcze sobie zmniejszę trochę, żeby było... Nie, teraz zbytnio na górę jest. Spędzę cały odcinek na tym podsumowaniu góry. Dobra, to mogę zdjąć. Zaraz sobie podłączymy. I one mają tak... Przeczytam wam, co pudełko nam mówi. Kabel ma oplot, także very nice. To zawsze się przydaje, szczególnie u mnie. Jeszcze tam USB-ka spokojnie, bo on poszedł na dół, ale... A ochraniacz nad sam kabel, więc nie niszczy go. A 7.1 czyni, zaraz wam pokażę co to jest, to 50 mm tych przetworników konfigurowalnych. I ten pałąk jest z bauksytowego aluminium. Bauksytowego aluminium dla większej wytrzymałości. Tu w ogóle jak wcisnę, to tak
jakby jakieś jest miejsce trochę, takie można, nie wiem, dziwne to jest trochę. Znaczy, w ogóle poduszki są fajne, jak przycisnę to aż mnie w uszach, bo tam się ciśnienie zmienia. Ja bym sobie już podłączył. Ogólnie Święty Mikołaj się zna na rzeczy, bo ostatnio nie wiem czy zauważyliście, ale cały czas coś usłyszałem przy słuchawkach. To dlatego, że aby dźwięk był, docierał do obu słuchawek, musiałem tak ustawiać tutaj kabel. Tutaj w ogóle tego nie ma. Znaczy są też te kable tutaj, widzicie. I w poprzednich słuchawkach musiałem, o no tych, musiałem bodajże tak, ten kabel tak ustawiać, żeby do tej drugiej ten nausznika docierało, a żeby do tego, w ogóle do obu, to musiałem jeszcze tutaj przy komputerze. To jest strasznie, strasznie było denerwujące. A no dodatek to są niesamowicie dobre słuchawki, tak jak mówiłem. 7.1 w ogóle RGB zaraz tutaj będzie, także to odznaczamy. Także bardzo, bardzo dziękuję. Okej, włączone. I co? O, jest RGB. Tu bardzo ładnie. Czy jest to w synapsie? Coś kojarzy, że miało instalować sterowniki jakieś. Jest, w audio jest Ryzen Kraken 7.1 V2. Synaps, po prostu mi wykryj to. Człowieku. No nie chce działać. Halo, ja mam podłączone słuchawki. No tak, jest zestaw słuchawkowy Razer Kraken. Dobrze wszystko słyszę. Są 20, ale w synapsie go nie ma. Nani? A, w każdym razie, synapsem się później zajmę. Teraz chcę wam pokazać, o co chodziło z 7.1. Włącz wirtualny dźwięk przestrzenny. Ale wirtualny? Ja mam realistyczny. Dobra, w każdym razie. No panie, przecież kurde. Słuchaj, no przecież był taki demo. W każdym razie, 7.1 działa tak, że mogę słyszeć i tu, i tu, i tu na górze, i na dole, i tu, i chyba jeszcze tutaj po bokach. I jeszcze mam gdzieś subwoofer. I to wszystko w tych słuchawkach, nie? Znaczy to nie jest wiadomo, że to nie fizycznie słyszę z tamtej strony. Dźwięk nie dochodzi z tamtej strony, ale słuchawki tak się dostosowują, że to mam wrażenie, że jakby rzeczywiście dochodził stamtąd, albo z góry, z dołu, za mnie też powinno. Także to pomoże w grach, szczególnie w Siege'u. I zobaczymy. Ogólnie, aha, wiem dlaczego miałem takie miałem wrażenie. Te słuchawki, tutaj, dookoła, to jest memory foam, z tego co kojarzę. I on po prostu po jakimś czasie się dostosuje do mojej głowy. Tak, żeby mi tutaj nie uwierał nigdzie, ani na nino. Ale w synapsie go dalej nie ma. View compatible, może nie jest kompatible. Chwila, moment, to nie jest kompatybilne z tym, z trójką? Bo ja mam Razer Synapse trójkę. Beta. Aha, czy nie jest supportowany. O, okej. To źle. Znaczy mogę pobrać wcześniejszą wersję, ale. Tam, to słabo. Hej, chyba że będę miał dwa synapsy. Jestem ciekawy, jak to zadziała, bo tutaj mam w tym Razer Centre mam już synapsa. Zobaczymy, jak to zadziała. Słabo, nie wiedziałem, że one nie są kompatybilne. Znaczy, nie zmieniłbym ich teraz, nawet jeżeli nie są kompatybilne z Razer Synapsem trójką. Razer, dawać do roboty, dodajcie mi te słuchawki do bety trójki. Bo ja lubię, Razer tam. Nie? No, widać, tak, Razer Synapse, ten stary. Szkoda, bo ten Razer Synapse nowy był fajny. W ogóle to tutaj jest mikrofon. Gdzieś. Jest. Mogę sobie wysunąć. Mikrofon, który mi jest niepotrzebny. Ani trochę. No, wracamy. A, czyli żeby zdobyć ten 7.1, i tak muszę zainstalować Synapsa. Okej. To instaluj. A jestem ciekawy, czy moja myszka będzie supportowana przez Razer Synapse. Czy trójkę, czy dwójkę? A, restart, kurna. No muszę restartować komputer. Teraz chciałem tylko pokazać, co to jest 7.1. Okej, powinien być teraz już Synapse zainstalowany. Nie ten Synapse, ten drugi, gorszy. Aby teraz wyzywał tego synapsa? No mogę. Nie dali mi nowego synapsa. Tutaj mogę bass boosta robić. No, calibration wizard. Start. O, i teraz właśnie. Ja, ale czekaj. Ja usiądę. Calibrate now. Skończyłem kalibrację, teraz teoretycznie powinienem doświadczyć tego pełnego 7.1. Też sobie ale mogę zmienić RGB teraz. Spectrum Lighting, mogę na przykład teraz robić Breathing. I teraz zielono się powinno świecić. Świeci się. Jakby oddycha, nie? Się wolno.
Ale zrobimy spektrum cycling kolorowo. W każdym razie, dobra, to były słuchawki. Nie sobie zdejmę na razie. Oczywiście mamy w zestawie jeszcze, jak to u Razera, naklejki. Wiadomo. Chcę, nie wiem, nie, już nie będę tego przyklejał, bo naprawdę zostanę pełnoprawnym Razer fanboyem. To tak, mówiłem jeszcze wcześniej o podkładce. Razera. Na szczęście nie mam Razera. Nie jestem fanboyem Razera. Przepraszam. Nie mówcie tak o mnie, bo mam tylko dwie rzeczy z Razera. I to dlatego, że Mikołaj chyba lubi Razera. Ale podkładki pod myszkę nie dał mi Razera. Dał mi podkładkę od SteelSeries. Dał mi w sumie. Dostałem podkładkę od SteelSeries. QCK Edge. Nowa w rodzinie QCK. Czym się różni od reszty całej? Tym, że ma tutaj takie. Takie krawędzie, krawędź po angielsku edge, oplecione tak mocno, żeby wytrzymała więcej. Co mi się przyda, nie wiem. Raczej to już sobie mogę rozłożyć tą podkładkę. I na koniec, chyba najlepszy z prezentów, oto przed wami. Huawei Mate 20 Lite. Ja sam nie wiem, czy zasługuję na to wszystko, ale co ja tam wiem? Dobrze, otwórzmy. To jest chyba jeden z prezentów, który najbardziej oczekiwałem. I jest, jak mówiłem, najlepszy. Najlepszy na koniec. Proszę bardzo, z wami otworzę, też nie będę już ujęć tutaj robił, bo nie jestem na to wszystko przygotowany, nie znam tych produktów, także jest. Może wiecie co, zrobię tak trochę niżej, żebyście widzieli, jak otwieram. Nie patrzcie na to, nie patrzcie na cały tam bałagan z tyłu. To jest nieważne. Dobra, jest sam telefon. Od razu. To wszystko jest opisane, co tu jest, co gdzie jest. Jest czytnik kart SD, mam dwie kamery. Tu widzicie, jaki to jest wielki ekran. Nie fleksuję teraz. Nie, ja fleksować. Mam NFC, także może mogę płacić kartą, telefonem, których nie mam, ale już sobie. O, very nice. Kurde, jak się przykleję. Peeling done. Ta naklejka powinna tu być. To ładnie wygląda. Czy to jest szkło z tyłu? Zarąbiście to wygląda. Dostałem kolor niebieski. Ale dobra, na razie telefon odłożę tutaj na papier. I zobaczmy, co dalej jest w tym. Bo to pudełko jest dalej ciężkie, powiem wam. To jest to, co jest tutaj ciężkie. To jest do karty SIM. Nie wiem, czy macie takie coś, że igła się wkłada do telefonu, no, co dziwnie brzmi, ale tak. I dopiero się wysuwa taka na kartę SIM. Mamy już szkło ochronne, że fajnie ze strony Huawei'a. Karta grafik gwarancyjna, nie będę czytał. Oj, przykleiłem do. Oj nie. No i tutaj instrukcja, wiadomo. Ile tu języków, ja sobie znajdę, był polski. Jak można po polsku, to można po polsku, a nie po angielsku będę czytał. Kurwa, co to ma być? Muszę znaleźć ten polski. O, jest, dobra. O, nie mogę wkładać ani wyjmować, jak jest włączone urządzenie, bez kitu. A ja tak robiłem cały czas. No nie z tym telefonem, ale. Także tu już nie będę tak robił. Włączyć. To jest czujnik światła. O, tu jest jeszcze mikrofon dodatkowy? Tu na górze? Okej. Mam jacka. To jest cenione już teraz, już w tych czasach. No i nie, już się zagrodziło. No już kurz po prostu wszędzie jest. No nie, że jest w moim pokoju, Bruno. Nie. No tak nie ma. Wejście USB-C. Czyli zmiana z B na C. USB, czyli już nie będę mógł ładować zwykłą ładowarką. Okej. Taką, jak mają dosłownie wszyscy moi domownicy. Także nie, jeszcze tego nie będę zakładał, bo boję się, że spieprzę to. Naprawdę się boję. To z powrotem leci tutaj, żeby się nie pogubiło, bo karta gwarancyjna jest ważna. Nie wyrzucajcie tego. Gwarancja, po co mi to? Ja nie wiem, o czym ty mówisz. Jaka gwarancja? Dobra, trzeba w końcu ten telefon spalić. Tę ładowarkę. Wiadomo. Żeby nie było, że nie pokazałem. Tu jest jeszcze coś. Słuchawki dołączone.
Uhoho, pokczam. Znaczy, w sumie chętnie bym sobie poużywał tych, bo jakby ostatnio jak używałem, czy w ogóle zawsze używałem do telefonu słuchawek moich do komputera, bo zawsze mieliśmy oddzielne z Hubertem, a teraz już nie, więc to się przyda, dziękuję. Oj. Huawei powered by Android. I odam! Widzicie ten body to screen ratio? Już mam włożyć kartę SIM, okej. Ale wymagania mi stawiacie? Właśnie schowałem to. Nie, może być tylko nano SIM. Ja używałem w moim poprzednim micro SIM, jak możecie zobaczyć. Więc teraz będę musiał je wyciągnąć. Nie wiem, czy on czyta tak długo tą kartę, czy tak to powinno działać? A karta SIM jest włożona. O. Pokazuje mi, że jest sieć, ale dalej mi pisze, że jest brak karty SIM. Nieważne, pominiemy sobie. Nie mów, że mi teraz będziesz aktualizował, ej. Chyba nie zrobiłem tego dobrze. Ustawiłem teraz odcisk palca i tak to mizernie zrobiłem, że... Ale dobra. Dobra, wszystko gotowe. MUI. To jest ten system na ich. Dobra, jest. Let's go. Kurde. Tu już mam gry w ogóle zainstalowane od razu. Czemu mam cały czas warunki jakieś akceptować? Dobra. Nieważne. No, preinstalowane oczywiście muszą być jakieś aplikacje, wiadomo. No, mamy tutaj słynnego notcha na górze. Ale no, także to są pierwsze wrażenia. Ustawiłem sobie tutaj, z tyłu teraz jest włączony, z tyłu tutaj mam, daję. I się odblokowuje. Też mogę po prostu tak, rozpoznawanie twarzy. I muszę i tak przesunąć, ale da się. W sensie, że normalnie muszę hasło wpisać, jeżeli normalnie przesuną. A jeżeli dam tak, nie, to nie rozpoznam twarzy. No i teraz rozpoznano i mogę sobie odblokować telefon. Dobra, jeszcze tylko sobie do etui włożę. Proszę bardzo. Nawet samo się odpaliło, bo włączyłem coś takiego, że jak podniosę, to się odblokowuje. Znaczy, rozbudza się telefon. Dobra, mam tutaj cały etui już założony. Także naprawdę świetny telefon. Dziękuję panu świętemu Mikołajowi. I teraz trzeba to całe, wszystko trzeba wyczyścić. Jeżeli chcecie recenzję tych wszystkich rzeczy, albo przynajmniej części większej, to piszcie w komentarzach. Jeżeli wam się ten podoba, muszę tak się schylić, bo mam kamerę niską, więc sobie poniosę. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to zostawcie lajka. Jeżeli jesteś tutaj nowy na kanale, masz zasubskrybować kanał. Jeszcze raz wesołych świąt i piszcie w komentarzach, co wy dostaliście na święto. Na pewno wam przyjdę na serduszko i może coś napiszę. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Nara!